Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich w naszym kinie Kapitol, które zaledwie ma roczek. Tym bardziej jest mi miło, że znowu ja, jako dyrektor Ośrodka Kultury, witam wszystkich tutaj, ponieważ kiedyś mój tato prowadził kino Kapitol w Miliczu i za jego czasów to kino zostało zamknięte, co jak już mówiłam rok temu, bardzo cierpiał z tego powodu. No ale niestety takie czasy przyszły, że duże kina, multipleksy pokonały te małe kina, jakim było kino Kapitol w Miliczu. Ale dzięki naszym władzom w Miliczu, dzięki panu burmistrzowi, radnym, którzy głosowali za tym, żeby to kino zostało wybudowane, znajdujemy się tutaj dzisiaj. A z nami jest pan Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, pan Piotr Lech, burmistrz gminy Milicz oraz pani Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz moja skromna osoba, dyrektor Ośrodka Kultury w Miliczu, Sylwia Szydłowska-Małecka. I tak oddaję głos najpierw pierwszemu gościowi, czyli panu Krzysztofowi. A ja przepraszam, złamię trochę protokół. Chciałbym, żeby dzisiaj mówił pan burmistrz. Nie przekładajcie radio pan burmistrz, bo ja bym chciał na końcu spuentować, bo to telefon pana Piotra Lecha, burmistrza Milicza, spowodował, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, więc to jest jego też dzieło. Dobrze, to zanim do tego telefonu jeszcze nawiążę. Miliczanie mnie znają, lubię trochę grzebać i lubię odnosić się do historii. Po odzyskaniu niepodległości, po zwycięstwie powstania wielkopolskiego, Milicz został peryferyjnym miastem niemieckim, w którym postanowiono za wszelką cenę zatrzymać odpływ mieszkańców do terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Stąd zaczęto bardzo mocno dbać o infrastrukturę tego miasteczka, no takiego kresowego. Dlatego między innymi w 1931 roku wybudowano w Miliczu nowe Centrum Kultury, którym było Kino Kapitol. W 1931 roku. To kino przetrwało, jak powiedziała pani dyrektor, i drugą wojnę, i czas niemiecki, no i czas komuny. Nie oparło się niestety zmianom w latach 90. i w 91 roku tak naprawdę zostało zlikwidowane. Mówię o tym dlatego, że było dla nas wielkim szczęściem, że mogliśmy z dużym trudem, jak na warunki lokalne, wybudowanie takiego obiektu nie jest proste, ale mogliśmy rok temu przywrócić kino Miliczowi i oczywiście kino Kapitol, chcąc zachować choćby tę semantyczną ciągłość z tym obiektem sprzed II wojny. Zrobiliśmy to dzięki dotacji bardzo poważnej, ogromnej dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Kino powstało dzięki środkom unijnym. Udało się je tutaj odbudować. Ten telefon, o którym mówi pan marszałek, on był taką próbą, aby to kino prowincjonalne, aby ja słowa prowincja używam bez żadnego wstydu, bez żadnego zaczerwienienia. Chlubimy się tym, że jesteśmy częścią prowincji dolnośląskiej, aby spróbować włączyć się w tę sieć, w tę strukturę kin topowych, tej najwyższej półki kinowej. No i skoro tutaj dzisiaj siedzimy w tym składzie, to jest widomy znak, że to się udało. Oczywiście bardzo dziękuję panu marszałkowi, który dał na to zgodę, który na to przyzwolił. Dziękuję bardzo pani dyrektor, która w szeregu wielu spraw, którymi była zajęta w tym czasie, znalazła jeszcze chwilę na to, żeby Milicz włączyć
w sieć Kindle CF-u. Milicz w ten sposób dołącza do elitarnej sieci kinowej, która powoduje, że będziemy mieli dostęp do produkcji topowych, do produkcji najlepszych, tych, które są, wchodzą pierwsze na afisze. Skoro już jestem przy afiszu, to jeszcze tylko dwa słowa. Za mną jest afisz filmu, z którego jesteśmy szczególnie dumni, jesteśmy szczególnie ciekawi, dlatego że po pierwsze jest to nominacja do Oscara, ale w tej produkcji czynny udział, ogromny udział miał Miliczanin Szymon Kuriata, który mam nadzieję będzie specjalnym gościem przedpremierowym tego filmu. Bardzo jesteśmy z tego dumni, że Milicz oprócz Ryszarda Szurkowskiego ma także Szymona Kuriatę, którzy będą twarzami, którzy są twarzami dwóch naszych znaków firmowych, czyli ścieżek rowerowych, a teraz także kina. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za przychylność, za zrozumienie problemów prowincji. Skoro już o tej prowincji mowa i pani dyrektor też pozwoliła sobie na taką osobistą nutę, powiem, że ja również jestem z prowincji, co prawda nie dolnośląskiej, ale małopolskiej, i dlatego bardzo zależało mi i bardzo zależy mi, prowadząc Dolnośląskie Centrum Filmowe, aby ta dolnośląskość wybrzmiewała w naszej instytucji nie tylko w nazwie, tylko właśnie Dolnośląskie Centrum Filmowe animowało kulturę filmową i środowisko filmowe w całym województwie. Chodzi mi tutaj o to, że pochodząc z Olkusza właśnie i mając w Olkuszu małe, skromne kino Zbyszek w Domu Kultury, na wszelkiego rodzaju premiery i najnowszy repertuar trzeba było czekać miesiącami, albo właśnie udać się do Krakowa bądź Katowic, jeśli chciało się zobaczyć coś aktualnego. I stąd właśnie moja obecność tutaj dzisiaj, ponieważ rozpoczynamy współpracę między Dolnośląskim Centrum Filmowym a Ośrodkiem Kultury w Miliczu po to, aby mieszkańcy Milicza i regionu Doliny Baryczy po te najświeższe projekcje i po obejrzenie filmów, o których mówi teraz cała Polska, nie musieli jeździć do najbliższych, największych ośrodków miejskich, czyli we Wrocławiu, czy w ogóle w regionie dolnośląskim, a właśnie te filmy mogli oglądać w kinie Capitol w Miliczu. Stąd właśnie od 6 października weekendowe seanse repertuarowe w kinie Capitol w Miliczu będzie programowało Dolnośląskie Centrum Filmowe. Dzięki tej współpracy będą mogli Państwo w październiku obejrzeć już wspomnianych przez Pana Burmistrza Chłopów. Tutaj była mowa o telefonie, chyba zadzwonię po ten kontakt do tego milickiego operatora. Być może zrobimy we Wrocławiu w kinie DCF też spotkanie z nim. Ale właśnie, będziemy mogli zobaczyć, będziecie Państwo mogli zobaczyć Chłopów, czyli polskiego kandydata do Oscara, ale będziecie mogli też Państwo zobaczyć najświeższe premiery, które premiery swoje miały na niedawno zakończonym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Między innymi jest to Święto Ognia Kingi Dębskiej, jest to Doppelganger Sobowtór Jana Holoubka, też z wrocławskim lokalnym akcentem, ponieważ miejscem akcji jest Strasburg w filmie, który to Strasburg udaje właśnie Wrocław, więc gorąco zachęcam, jestem zobligowana do promocji filmowego potencjału regionu i takie lokalne wątki, takie smaczki przy każdej okazji bardzo chętnie opowiadam. I zachęcam też Państwa do śledzenia tego, jak potencjał filmowy ma właśnie region dolnośląski. Podsumowując, od 6 października w kinie Capitol w Miliczu najświeższe premiery, mowa o weekendowych seansach, czyli piątek, sobota, niedziela. Proszę zapamiętać dwie liczby, 16 i 18, ponieważ w każdy piątek, w każdą sobotę i w każdą niedzielę gramy dwa seanse o 16 i o 18 właśnie, a bilety kosztują 16 zł bilet ulgowy, 18 zł bilet normalny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja nie ukrywam, że z Magdą wiele lat pracowaliśmy i taka systematyka, poszukiwanie symboliki liczb, widzę, że u Magdy i u mnie pozostało, czyli piątek, sobota, niedziela, 16-18, 16-18 zł bilet. No, bardzo mi się to podoba. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie Piotra, które trochę zaburzyło to, co chcę powiedzieć, bo ja mówiąc o
prowincji, w też dobrym sensie, bo pochodzę z miasteczka też prowincjonalnego, z okolic śląskich, dawniej Frankensztajn niemieckiego, już trochę zaliczę do wątków niemieckich. I trochę ten niemiecki wzór mi zaburzył, żebyśmy, szanowni państwo, dobrze zrozumieli. Niemcy były dobrze zorganizowane w latach 20., 30., co z tego wyszło później, to jest wątek jakby inny, ale myślenie o Dolnym Śląsku jest właśnie takie, żeby Dolny Śląsk był równomiernie rozwinięty i równomiernie zapewniał mieszkańcom to, co dają duże aglomeracje. Świat tak dzisiaj wygląda, że się koncentrujemy w dużych miastach, więc tam będzie wygodniej itd., itd. Ale do pracy potem jedziemy 40 minut w samym Wrocławiu, a tu jest wygodniej, ale za to nie ma tego, znaczy ludzie tęsknią. Często mówią, a poszedłbym do kina, poszedłbym do teatru. To kino wchodzi dzisiaj do sieci DCF-u, za to bardzo dziękuję i pani dyrektor jednej, i pani dyrektor drugiej, bo to wiecie, to tak się ładnie mówi, ale mnóstwo trzeba odbyć rozmów, a jeszcze w kontekście rozliczenia dotacji unijnej, kiedy to kino ma swoje obwarowania, znaleźć sposób, to nie jest taka prosta rzecz i dobrze, że się to udało, słyszałem po dwóch spotkaniach, dostałem sygnał, że już jesteśmy na dobrej drodze, za to bardzo dziękuję. No i co jest ważne, 6 października to jest inauguracja, to jest też moment Święta Województwa. W tym roku Dolny Śląsk obchodzi 25 lat, pod hasłem mam 25 lat, ponad 200 wydarzeń, które się na Dolnym Śląsku będą działy, nie tylko kulturalnych, ale takich właśnie poznawczych, rajdy terenowe, rajdy rowerowe, zawody sportowe. I bardzo się z tego cieszę, że właśnie w czasie Święta Województwa ta współpraca startuje, ta współpraca się urealnia i będzie kontynuowana, myślę, że przez długi, długi czas. I witamy Kapitol na pokładzie Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Będę miał teraz zgryz, mam we Wrocławiu ten muzyczny Kapitol, że jak ktoś do mnie zadzwoni w sprawie Kapitolu, będę musiał rozgraniczać w sprawie którego. I za to wszystkim bardzo dziękuję. Przed konferencją zwiedziłem trochę kino, pan Krzysztof mi pokazał kilka ciekawych miejsc. To jest naprawdę komfortowe kino. Ja bywam w wielu miejscach i z zazdrością patrzę. Chciałbym, żeby wszystkie prowincjonalne miasteczka miały takie kino, takiego formatu i takiej wielkości, bo więcej niż 200 miejsc nie potrzeba. Ja to jest kilka klas może przyjść na chłopów, więc myślę, że chłopi tu będą grani. Jak młodzież i dzieci zobaczą to kino, to będą namawiały rodziców, żeby w weekend przyjść na coś innego, musicie jeszcze jakieś poranki wprowadzić wspólnie z DCF w niedzielę. Kiedyś były takie, jak ja byłem mały, to bardzo za to dziękuję i gratuluję Miliczowi. No. To jest chyba ciekawy moment, ciekawy eksperyment, który będziemy pewnie szukać innych miasteczek i sieć DCF rozwijać. Tak, ja się zgadzam z tym, że poranków będzie brakowało, bo ja również jestem tym pokoleniem, które chodziło na poranki. Na lody potem. Tak, na 9 rano do kina. Fakt, że miałam bardzo blisko do poprzedniego kina Kapitol. Teraz ciut dalej, ale to nie przeszkadza. Myślę, że z panią dyrektor, kiedy już ruszymy od 6 października, to już takie dopieszczanie tego wszystkiego, myślę, że po naszych rozmowach, a rozmawia nam się bardzo fajnie, to już będzie tylko kwestia czasu. Na razie mówimy o weekendowych seansach, ale to dopiero początek naszej współpracy. Dokładnie, dokładnie. A ja mam teraz pytanie, czy może ktoś z państwa dziennikarzy chciałby zabrać głos i zadać jakieś pytanie do naszych gości. No to może dokonamy teraz. To pani będą posłuchiwać. Ja w tym czasie jeszcze chcę taką małą dygresję uczynić do innego wydarzenia kulturalnego, które było w Miliczu, bo marszałek już wyjechał ze Święta Karpia, a my po sobocie i poniedzieli byliśmy odbiorcami różnych ocen, różnych opinii, różnych wrażeń po tym święcie. Muszę powiedzieć, że ta zorganizowana z pana inicjatywy, no i też opłacona przez pana orkiestra, ten koncert zrobił niesamowite wrażenie. Myśmy dawno nie mieli takiego antraktu, takiego preludium właśnie tej kultury wysokiej. Ostatnio to chyba Gosia Ciężka śpiewała w liceum w auli i to zebrało świetne oceny. I to jest też taki sygnał, że będziemy musieli tę sobotę otwierać jednak wydarzeniem tego typu rangi, tak? Kultury wysokiej, że w całej tej masówce
nikomu nic nie ujmując, broń Boże, nie oceniając, to jednak ten wstęp, to takie preludium powinno być bardzo ambitne, bo okazało się jeszcze świetnie odbierane przez ludzi. Mieliśmy pewne obawy, trzeba jasno powiedzieć. Także dziękuję za to, bo dopiero po Święcie Karpia przekonaliśmy się, jak celne to było rozwiązanie i jak świetne to było przedsięwzięcie, panie marszałku. Dzięki. To ja zdradzę. Tym razem był telefon w drugą stronę. Ja zadzwoniłem do pana burmistrza, że mam taki pomysł na klasykę z werwą, czyli żeby muzyka klasyczna, ale takie standardy, które znamy, które są żywe i nadają się na plener, zagrała Filharmonia Sudecka z Wałbrzycha. I były te obawy pana burmistrza, no ale słuchajcie, no to nie ma obaw, ale ci, którzy podejmują decyzję, wygrywają. Ta decyzja była i jak już przyjechałem na Dnikarkę przed koncertem, pani mi dyrektor mnie dopadła i mówi, ale to brzmiało na próbie, na pewno się uda, więc tym bardziej się cieszę, że to zyskało uznanie Mieliczan i tych, którzy przyjechali. I też widziałem, że pełna widownia, a jak zaczął grać potem zespół rockowy, to się troszeczkę rozluźniło i to dla muzyków też było ważne, że zobaczcie, u nas siedzieli do końca i wytrwali. I ten eksperyment, klasyka z werwą, przyznam się, że nie zapłaciłem, ale znalazłem sponsora, który werwę promuje, także Orlen to sfinansował, też im się to spodobało. No i będziemy to powtarzać w przyszłym roku na pewno. W tym roku to były trzy miasta, Milicz, Kocianów, Nadniak Jagody oraz otwarcie Ratusza w Strzelinie. I wszyscy ci burmistrzowie mieli podobne obawy jak pan burmistrz Piotr Lech, ale wszyscy wykonali ten sam telefon podsumowanie, że Krzysztof, nagle ludzie są zachwyceni. Gdzie u nas w mieście Filharmonia Sudecka to było orkiestra symfoniczna nie do pomyślenia. Przecież nikt tego nie będzie słuchał, bo tam preferujemy nieco bardziej rozrywkową muzykę, ale naprawdę to zadziałało, więc oferujemy się na przyszłość lata. To co? Teraz ważny akt. No, tyle papierów, szanowni państwo. Nie jest to po prostu jakiś dyrektor. Cztery kopie. Trzy. Dziękuję. Brawo.